Cześć, to Kasia Koniar 252 i Iga Figa. I w tym odcinku chcę wam pokazać już ostatni na koniec szlajch. Część pierwsza. Więc tak, tu jest kryta ujeżdżalnia, na której znajduje się Kasia. Tutaj jest pani Danka i Ania. Tak. I tutaj Kasia ćwiczy przed zawodami. Tutaj na koniu Elkaru. No i tutaj są takie linki, żeby takie trybuny jakby. O, tutaj widać. Stojące. O, i tutaj one patrzą. A tutaj jest wjazd. Jeżeli koń chce wjechać, to tutaj wjeżdża. Skacze. I tędy wyjeżdża. No, jest bardzo piękny. Odbywają się na nim zawody, no i jest. Dobrze. Obok znajduje się padok dla klaczy ze źrebakami. No i tam jest klacz Haflingera ze swoim źrebakiem i klacz Haflingera na jej Magarda, a źrebak Zeo. Tutaj jest Kasia, powiedz, bo ja nie znam jej. Tu jest Balbina, Ciapek oraz Fryska. Okej. Okay. Ale matka Fryski znajduje się w tym na jeździe, więc no nie wiem, nie ma jej tu. Dobrze. Przyczepiła się do tego pięknie ubranego konia. No popatrzcie na te ochraniaczki, one są śliczne i na tę derkę, ona w ogóle nie jest za mała, nie, skąd? Chyba za duża. A nie, w ogóle nie, nie, nie. Te ochraniacze w ogóle nie są za duże. Tutaj jest Irlandia z Zeusem. Śliczne konie, naprawdę. Ta derka. Taka piękna derka. Dobra, dobra, dobra. Tutaj. Tutaj jest koń bez imienia i drugi koń bez imienia, więc przysyłajcie komentarze z jakimiś imionami, bo naprawdę bardzo je lubię. I to jest klacz, a to jest... dobra, to jest... Nie wiadomo, co to jest. Po prostu imiona. Imiona. Piszcie. Tak, dobra. I tutaj dalej jest Ifonica z Inskiem. To jest Milena. Milena, Grabi Padok. Tak. Tutaj jest Kropka z... No i właśnie dlatego też nie mam imienia. Chciałam Kropek, ale takie popularne. Ta Kropka też nie jest zbyt fajna. Więc też przysyłajcie imiona. A to tutaj... jest Karmel. No, Karmel. No i tam dalej. Tam. Jest paszarnia. Z takimi woreczkami. O, racking mix dla koni wyścigowych. Tutaj jest taki granulat z perełek, jest prześliczny. No i koszyk zrobiony z filcu. Tutaj są właśnie różne ręki. Takie flow. Tutaj jest szafa na marchewki, których jeszcze nie mam. No i tutaj jest worek z owsem. No i... Bardzo fajny. Naprawdę są bardzo fajne, bo wystarczy taki mały woreczek wziąć. Kupić do kanarków jedzenie. No i wpakować, a naprawdę wygląda jak prawdziwy owiec. Dobra, dalej. Idziemy dalej. A, tutaj jeszcze jest Ula. Paulina. Które sobie patrzą na źrebaczki. Dobra. Idziemy dalej. A tu jeszcze chcemy wam pokazać bryczkę, którą prowadzi. Kto prowadzi? To jest Maja. A, dobrze, Maja. Która się też w taki jeden woreczek wozi. Gdzieś tam moja. O, Maja się spadła. No i Bat jest taki. Ajo. Dobra, Maja spadła. A tu jest Demeter. Tak. Z taką też uprzeżą zrobioną własnoręcznie z filcu. O, dobra. Idziemy dalej. Następnie. Tutaj jest padok dla osłów, falaweli i szetlandów. No i tak, tutaj jest Alfik i ma wyszywaną derkę z napisem Alf i odpinaną na rzepy. Tu jest pas i tu. Przepraszam. Dobrze. Co? Dobrze. Tak, tutaj są falaweli. Przepraszamy. Tak, przepraszamy za to, ale to się raczej nie powtórzy. Jaka ładna nerka. No, tutaj są. Tutaj jest Lawina i Murzynka. Tutaj jest Jasiu, Bella i Gwiazdka. Mała gwiazdeczka. Takie piękne coś. Tak. Dobra. Tutaj jest Izis. Kocham tego konia. Święty koń. To jest prawdziwy koń, który jest w rzeczywistości. I to jest naprawdę mój koń. Taki wiecie. Prawda? No. I to w rzeczywistości jest klacz Wielkopolska. No, a tutaj jest niestety Lipicańska, no ale... Jest bardzo identyczna. Śliczna. Naprawdę identyczna. Dobra, odkładam ją do boksu. I to jest jej źrebak, naprawdę. Ona nie ma źrebaka, ale jakbym miała źrebaka, nazwałabym go Insygnia Śmierci. Ale sama na mnie rufiam. Tak, sama na mnie rufiam. No i tutaj ma granulat specjalny, ściółkę z filcu. O, upadła. O, jak to się mogło stać? I tutaj jest jej siodlarnia, taka, wiecie. Prywatna. Prywatna. Weź tą rękę jej pokazać.
I tutaj jestem ja, Iga. O. Tutaj są jej szczotki i kantary. O. Z modeliny naprawdę bardzo łatwo się robi i fajny efekt. No i skrzynka, oczywiście z użyciem kleju w pistolecie. Kasia kocha klej. No i tu jest taka pusta skrzynka, też bardzo fajna. No i tutaj jest takie wejście, że tutaj koń, jeżeli chce wyjść, albo my go wypuszczamy, przesuwa się i teraz do siodlarni są. Zamyka się siodlarnia, a otwarty jest boks. A jeżeli chcemy otworzyć siodlarnię, zamykamy boks. No. Dobrze. Tutaj Igi roboty, tak, mocnej. Tak. Ja wam to pokażę, że to jest przepiękne, naprawdę. No, jest takie to jest pani weterynarz Litka. Tak. I koń w kołnierzu. Jest po prostu DBS. Zobaczcie, to się musi ściągnąć, takie... Chory koń. On jest chory. To jest ogólnie boks dla chorych koni, a tu akurat się znajduje stacjonata. No i tutaj, popatrzcie, to są Kasi w robu takie woreczki, bo popatrzcie. Normalne. Ale połóż na normalne. Sobie. Wyglądają, no są troszeczkę większe. Troszeczkę. No ale tu mi trochę nie wyszło. Ale wyszło, ale... wyszło, Kasia, tak wyszło. I tutaj jest jej pudełeczko na leki. Hospital, medicine. O. Tak. No i się tak fajnie otwiera. Tak. Weź tą łapę. O. Tak, się pokazuje. Tak. Rzeku. Tak. Dobra.